wybieracie tremolo. Pamiętajcie, żeby się tej kartki ściszyć, wszyscy, żeby chyba było wyraźne tremolo, żeby sobie grać i potem możemy wrócić. Nie wiem, czy to jest sygnał do tremola, czy sygnał w taki sposób, że teraz nie gramy. Za dużo komplikowania, to jest za dużo komplikowania. Tak więc, żeby sobie nie komplikować, to teraz nie gramy już tej przerwy na sygnał, tylko po prostu oni lubią stonery, na trenerów. Także rzucimy sobie tematy. Thank you.
to był koniec spróbujemy sobie jeszcze raz zagrać rytm z jednym sygnałem albo dwoma w środku, tak żeby sobie je przypomnieć może. Jak ktoś nie pamięta, to przypomnieć teraz. Ja bym chciał, żebyście mieli tak tutaj właśnie Gabi zaproponowała. Świetny pomysł, na pewno się uda. Zagramy sobie trochę dzisiaj i zagramy sobie jeszcze właśnie, żeby zmieścić te sygnały w środku raz czy dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Bam, dwa, trzy, cztery. Także nic się nie rozjaśniło. No, że jest to nieintuicyjne to liczenie i jak potem nabijałaś, to akurat nabijałaś między. Więc mogę ja na przykład nie grać i zamiast tego nalicznia to ten ładnie nabija. Nadworny nabijacz. Nadworny nabijacz. Jakby ktoś potrzebował, żeby komuś coś nabić, to Karola on nabije. Nie, ja się tak mówię, no to jak się nie wiem, nie mogę. Nie, w zasadzie nie wiem, to zależy, do niego zależy. W każdym razie... Thank you.
Dyryguje w finalnym wykonaniu. Szczerze powiedziawszy, ta dyrygentura niesie w sobie wiele pułapek. I tak naprawdę, ten nasz break długi strasznie jakby jest. Jeżeli chcecie krzyczeć, możemy na końcu wprowadzić okrzyk. Także nasz sygnał, nasz break będzie brzmiał tak. Yay! Yay!